Dzień dobry wieczór, tam w kolejnym odcinku z gry Landlord. Super dawno nie było, w sensie no ostatnio mało odcinków się pojawia, ponieważ nie mam za bardzo czasu niestety, żeby nagrywać. No ale trudno. To jak rozumiem, tak jest już skonstruowane całkowicie. Czy to oznacza, że tak nie jest? Nie no, przecież powinien być, nie? W każdym razie, czy jest? No nie wiem, w sumie, dobra. Pójdźmy co po prostu do tego chłopa. Przy okazji, zanim to, żebym odpalił. Ta kaseta? Ta kaseta chyba jest najlepsza. Chyba jednak nie ta. Ta jest lepsza. Dobra, ta jest najlepsza kaseta. Dobra, co teraz? A, no tak, okej. Teraz drzwi. Drzwi okna. Że coś już nie ma żadnych innych zleceń, szkoda. Okej. Czy cóż, dobra, w takim razie musimy sobie zakupić drzwi i okna. Dobra. Tu już mamy drzwi, tak. Takie drzwi są, tylne drzwi są. Tu jest takie szerokie. To jest to samo. To jest to samo okno. Nie, to są. Dobra, w takim razie ile w ogóle tych okien tu mam? Dwa takie małe. Dobra. Powoli. Nie muszę tego za pierwszym razem mogę od razu zrobić przecież. I nie doors, tylko Windows. O. Będę sobie kupił takie jedno. Powiedzmy na razie dwa takie. Okej, widzę, że po prostu nie mogę zamówić ich więcej naraz. Bo on nie ma miejsca. No dobra, widzę, że to jest ogólnie straszny syf. Przydałoby się to coś z tym zrobić. Kiedy będziemy się musieli pozbyć tego całego syfu, który tutaj jest, ale to kiedy indziej, na razie mi się nie świeszy. Dobra. Są okna. Czy to jest to okno? Nie. To jest to okno. Tak? To jest to okno. Ale teraz dopiero jest założone dobrze. Dobra. I wewnątrz. Nie, tu będzie śrubokręt. Dobra. Kit. To tyle? Chyba tyle. Dobra. To jest, tak jest, to jest to okno. Czy jeszcze jedno takie okno będzie potrzebne? Nie, dwa takie okna jeszcze będą potrzebne, okej. Teraz jeszcze dwa takie samo okna wezwiemy.
A nie, najpierw przepraszam bardzo. To jest. Ty se jedź. Ja se przykręcę do końca to okno i będziemy wzywać kolejne dwa okna. Żeby nie było. Chciałem, żeby to był taki właśnie taki. Żeby ten dom był taki zielonego, taki zielony trochę, nie? To się wszystko pomaluje później, wiecie. Da się wszystko zrobi. Czy nie już wrócił? Nie. Jeszcze nie wrócił. To nie pamiętam, tam chyba otwierają o 12 dopiero, nie? Teraz możesz? Nie, jeszcze nie. Musimy poczekać, że on co obróci, tam se dojedzie, wiecie co chodzi. Mam sobie przy okazji zjeść. To bez sensu działa. Tak, to działa akurat źle moim zdaniem. Ja chciał to wyrzucić, tylko że to. Mogę to wyrzucić w ten sposób. To są worki z piaskiem. Okej. Okay. Kamyczki. Jak wyrzucam to w ten sposób, to ta energia mi się nie marnuje, więc warto. Dobra, w sumie. O, to już jest dosyć ciężkie. Dobra, pyk, pyk, pyk. Widzę, to dość tak po prostu pęka. O, to przeżyło, dobra. Dwa takie jeszcze potrzebuję. Trzech nie zmieszczę, ale dwa. Dobra, ja przy okazji lecę teraz do pracy. Dobra, pyk. Maksymalnie ile się da. Właściwie to chcę jeszcze dłużej pracować, dlatego weźmiemy sobie to jeszcze. Git. Dobra, pyk, pyk, pyk. No na maksa. Dłużej pracować nie mogę. O tak. Busy już nie kursują, niestety. Dobra, dobra. Przecież nie będę się... Nie będę przez 20 lat wracał do tego, do domu, nie? Zjemy sobie szybko jakieś tego, przekąskę i sprincikiem biegniemy. Tu mamy nasze okienka. Do montażu. Ten dom powoli wygląda już, nie? W sensie na razie to jest wiadomo, stan surowy. A. Chcę, że od zewnątrz się ten okna typowo montuje? Nie. Koniecznie. Nie, no, bo od zewnątrz. Pik, pik. Właśnie, mamy przecież tą. O! Latareczkę mamy. Wydaje się, ona się i tak zamontowała tak
jak wcześniej. To sobie przymkniemy. Dobra, widzimy po drugie okno. Ty. A, przepraszam bardzo, o właśnie. Tam to też się dało w drugą stronę obrócić, ale zapomniałem, że to takie rzeczy są. Czy to wszystkie okna? Wydaje mi się, że nie, bo jeszcze potrzebujemy tego, tylko nie wiem co za okno jest. Dobra. To sobie zbijemy oczywiście kulturalnie. Się jeszcze weźmiemy, o. Tutaj proszę bardzo. No i lecimy. No za drewno dostaliśmy tylko. Ty oczywiście możesz już wracać. Wow. Nic mi się nie stało jako tako. Install external windows and doors. Znaczy jeszcze zostaje nam to jedno. To co mówiłem. Broken sink, to jest niestety tylko. To dziwne nam zostaje. Bo tutaj to wszystko jest... Drzwi są zamontowane na 100%. A te drzwi są w ogóle jeszcze nie zamontowane. Czemu ja tych drzwi nie zamontowałem? Ja z nich korzystałem, ale one nie były przekręcone, ciekawe. Dobra. Pyk, teraz ta śrubeczka, no. O. Dobra, to jest na 100% już przekręcone. Tych też bardziej nie przekręcę. Tych też. Tych również. No i tutaj muszę zobaczyć z tej strony. Na maksa. Te są też na maksa. Się już upewnię. Tak, to jest. Czyli te rzeczy są wstawione. Na 100%. Czyli potrzebuje się to okno jakieś inne. O, to! Takie potrzebujemy. Fajnie, udało nam się znaleźć. Zaraz pewnie zobaczymy, jak to przyjeżdża. Mogę mu to wziąć w międzyczasie? Ou! Nie mogę. Mogę zostać odepchnięty, niestety.
Dobra, to ostatnie okno, jakie potrzebujemy. To jest. I ono ma być kulturalnie zamontowane w tym oto miejscu. Okej. Śrubokręcik, to jest. No, pięknie, udało nam się skończyć to. Przy okazji. Chciałem, żeby była, proszę bardzo. Żeby do miniatureczki było. O, coś takiego. To jest 16 minuta, git. Szesnasta minuta jest jak najbardziej git. A my oczywiście lecimy. Musimy się dowiedzieć, co dalej. Plasterboard, co to jest? Dobra, what tools? Hammer and nails. Tylko tyle? Plasterboards. Okej. Czyli tylko plasterboardy. Dobra. Czyli tylko plasterboard jest nam potrzebne, tak naprawdę. Pytanie, po ile to jest w ogóle. Paneling plasterboard. Wezmę dwa takie, zobaczymy, co się stanie. Są tanie, więc wiecie. Nie szkoda mi. Wziąć sobie, wyłączę tą lotareczkę. No ten dom troszeczkę by wyglądałby ładnie, gdyby nie ta zbugowana góra z tym dachem. Szkoda, że ten dach się zbugował, no. Szkoda. O, przyjechał. Fajnie. Dobra, sobie wezmę do tym. Dobra. Nie. Oj, oj, oj. No dobra. Mogło być gorzej. Okej, okay, rozumiem. Dobra, to rozumiem plaster, to jest plasterboard, rozumiem, okej. Okay. Tutaj to nie, tutaj się, tutaj też się przyczepię. Wow, ja nie chcę tego, ja chcę stąd, o. Ojej, to tego będzie strasznie dużo trzeba. Ja myślałem, że to taką niewielką ilość, a tutaj się okazuje, że do tego... to całą masę trzeba będzie mieć. Widzicie, jak tutaj... dużo trzeba tego zamontować. Czekajcie, co się z tego... to z... aha. Nie mogę, nie mogę tego zdjąć? Czemu?
Dobra, rozumiem. Działa w ten sposób. O, mogę zdjąć, no. Ale to nie ma sensu. Tu muszę to zamontować w tym miejscu. Dobra, widzę, że już moja energia, w sensie energia mojej postaci już się skończyła. Dobra, bierz mi to sprzed oczu. Ty se wracaj. Tak jest, a ja idę pracować. Bo jest niefajnie. Potrzebuję tak z cztery takie. No i couple. Dobra, dobra, nie, nie, nie. Ja chcę coś innego. To chcę. Couple. No i super. Dobra, widzę, że to tak nie działa, jak powinno moim zdaniem. Dobra. Tyle wystarczy. A wiesz, aż wezmę sobie to. O, nawet się nie rozbiło, fajnie. Dobra. Chyba teraz kursuję jeszcze, ta. Dobra, potrzebuję więcej cardboardów. Okej, dobra, no trudno. No teraz on już nie pracuje. Więc jedyne co my możemy zrobić, jeszcze o tej porze, to poprzybijać. O, dobra, już. Oj, oj. Teraz będzie ciężko. I co tu się dzieje w ogóle? No przecież na innych było przybite. Dobra, wiecie co? Nie, nie, nie bawimy się w ten sposób, bo to się mija z celem. A może w końcu jak człowiek tego skorzystamy? Dobra. No, ale na ten odcinek to było na tyle. Jak wam się podoba, dajcie łapkę w górę, komentujcie, subskrybujcie, widzimy się w następnych odcinkach, no i cześć.